pierwsza drużyna Ślęzy właśnie zakończyła swoje spotkanie na boisku. Wchodzi już za kilka chwil drużyna starsza naszych dziewczynek. Zagramy z Forzą Wrocław i mam nadzieję, że tutaj będzie fajne widowisko piłkarskie. Jeszcze bojowy okrzyk przed nami. Dziewczynki się już zbierają. I wylatują na boisko. Jest ogień. Chłopcy z Wrocławia również na boisko w tych zielonych strojach już gotowi. Zuza z prawej strony widzę przerzucona została na lewą. No ciekawe, czy będzie używać tym razem lewej nogi. Ma bardzo silną lewą nogę, ale technicznie świetnie pracuje prawą. Ta lewa noga jest wielką niewiadomą. Już podczas treningów pojawił się ten temat, nawet wątpliwości, czy przypadkiem nie jest lewonożna. Aczkolwiek ostatecznie wskazuje na to, że ta prawa noga dominuje. Niemniej na treningach technik fundamentalnych wychodzi, że jest lewa noga jest o wiele silniejsza. Pojawiły się takie właśnie różne przemyślenia. Bardzo fajnie, że możemy je dyskutować z fachowcami, ze specjalistami, którzy mają o tym no mega wielkie pojęcie. Szczerze mówiąc, dopiero wtedy gdzieś to tam żeśmy zauważyli. Obserwujemy od tej pory, jak to wygląda u Zuzki. Wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby jednoznacznie na pewne pytania odpowiedzieć, a przede wszystkim tutaj nasi trenerzy technik fundamentalnych bardzo indywidualnie podchodzą do potrzeb treningowych Zuzi i dzięki temu myślę efekt jest taki mega na plus, dużo wartości dodanej. Mamy rożny, jak widzicie dziewczyny mocno tutaj atakują. Bardzo ładnie. Ach, za wysoko. Ładnie to poskładały. To było wszystko podopinane na ostatni guzik. Także niesamowite. No, Zuzia dzisiaj została przez rodziców, z tego co mi mówiła Ula, pomylona z chłopcem. Również kilku trenerów myślało, że to chłopiec, że grają dziewczynki z jednym chłopcem. No tak się ostrzygła ta nasza Zuza. Mocno sobie wygoliła tą główkę. Ale to chyba oddaje najbardziej zadziorny charakter. Proszę zobaczyć, jak szybko i ładnie budują dziewczyny. Przeleciała piłka, ale ostatecznie nic w bramkę nie wleciało. Niepotrzebnie górą. Nie lubię podbijania piłki do góry, grania górą. No, tylko w ostateczności. Chłopcy z autu. Ładnie, ładnie.
Zuzia pięknie. A dalej mamy 0-0 i Zuśka atakuje. Brawo. Piękna brameczka. Tutaj dziewczynki mocno ze sobą współpracują. Powiem szczerze, rewelacja iskrzy między naszym przodem. Robią robotę dziołchy. Czwarty wynik, czyli mamy jedną bramkę na koncie. Piękna walka, piękna walka. Będzie chyba rożny. Tak mi się wydaje. Nie, to bramkarze. Czyli na spokojnie. Wydawało mi się, że wypuszczona ta piłka była. No i chłopcy zaczynają z autu. No, diabły. Takie dziewczyny to nie lada przeciwnik. Trzeba bardzo poważnie podchodzić do takich charakterów. Świetnie Zuzia, w końcu uruchamiają się nóżki. Tak, praca, praca. O to chodzi. Uruchamiają się, tak. Czasami potrzeba więcej minut na rozgrzewkę. Kolejna próba, świetna asysta koleżanki. Szkoda, że to nie wpadło, ale jest rożny i myślę, że dziewczyny są w stanie to wykorzystać, tym bardziej, że tutaj bardzo dobra komunikacja jest między dziewczynami. Jak widzieliście. Aj, za długo, za długo. Fajnie kombinowała. Nadal jedna brameczka na plus. Coś dziewczynki nie mogą wykonać. Jest, wykona. Leci piłeczka. Z autu dziewczyny. Pięknie. Super szybko. I teraz 3 na 1 leci. 3 na 1, coś z tego będzie. Na szczęście świetnie obronione i później niecelna dobitka. Świetnie poskładane. Świetnie. Będzie. Brawo. Ładna asysta. No tutaj te dwie dziewczynki to są diabły wcielone. Świetnie domykany tył. Skład się wyłonił taki mocno zrównoważony. Mnie najbardziej co... O, proszę zobaczyć. Świetnie. To co ja widzę, będąc tutaj z boku, staram się być zawsze jak najbardziej obiektywny. Subiektywne na korzyść ocenianie nigdy nic dobrego nie przynosi. To i tak życie weryfikuje. Ja widzę komunikację. Jak widzicie, było słychać przed chwilą. Albo po imieniu. Ale ja zauważyłem jeszcze komunikację jakimiś tam gestami. Machają sobie dziewczynki, coś pokazują. Bardzo cicho. Znaczy bezgłośnie. I przeciwnik wtedy, jeśli nie widzi tego gestu, nie ma opcji, żeby wiedział, co się dzieje, co kombinują nasze dziewczynki. Z tym, że jeżeli nie jest to komunikacja głosowa, to znaczy, że świetnie obserwują pozostałych, wszystkie pozostałe zawodniczki. One się obserwują cały czas, także to mi się tutaj najbardziej podoba i to jest ta wartość dodana. To, że budują akcję, no będzie tego coraz więcej. To z doświadczeniem, z biegiem czasu ładnie dzielą tą piłkę, ale
no ta komunikacja często bardzo późno się pojawia u dzieciaczków, a tu ona już jest na takim bardzo fajnym poziomie, bardzo skonkretyzowanym. To jest ta wartość, o której tutaj muszę powiedzieć, no po prostu to jest ten plus, który ja tutaj widzę. Brawo! No bardzo ładnie, słuchajcie, dziewczyny sobie poczynają. Trzecia bramka w tym spotkaniu. Chłopcy rozpoczynają od środka. No mamy 55 sekund do końca. No niestety gramy tylko po 10 minut. Tak to tu wygląda. Zuzka się rozpędza. Co zrobi? No musiała, no nie mogła. Mogła podać, ale widziałem, że miała już takie ciśnienie na uderzenie. Na pewniaka już leciała, czyli jest już właściwie rozgrzana, przygotowana. 27 sekund do końca, 4 do 0 dla Ślęzy Wrocław. Bardzo ładnie dziewczynki to układają. I chłopiec właśnie tutaj, najmłodszy, chyba najniższy, ładnie odciął piłeczkę. Zuza górą. Ładne uderzenie, ładne, rewelacja. Fajna próba w ostatnich sekundach. No dziewczyny tu bardzo dobrze się pokazały. Świetny fan piłkarski. Także gratulacje na koniec. I czekamy na kolejne spotkania w tym układzie. Zapraszam serdecznie.